Świąteczna atmosfera zagościła w śląskim zoo. Choć do świąt pozostało jeszcze sporo czasu, to dzisiaj uruchomiono Christmas Garden i to w wyjątkowy sposób. Wpisuje się w ten klimat świąt. Ja wszystkich zachęcam do tego, żeby właśnie w oczekiwaniu na te święta, w tym czasie przedświątecznym, rodzinnie tutaj skorzystać, wybrać się i zobaczyć raz ogród zoologiczny, a dwa skorzystać z tych atrakcji, które tutaj będą oferowane. Park Świateł w śląskim ogrodzie zoologicznym powstawał przez 3 tygodnie. Podczas montażu zużyto prawie 60 metrów kabli i rozmieszczono nie tylko 25 instalacji świetlnych, ale również 120 głośników. Przygotowaliśmy ścieżkę, która jest blisko 2-kilometrowa, więc jest to, wydaje mi się, wystarczająca odległość, długość, aby w ciągu tego całego spaceru właśnie zaznać odrobiny magii i takiego spokoju w życiu, bo wiadomo, święta, ten okres przedświąteczny jest strasznie zwariowany i zawsze wszyscy jesteśmy bardzo zabiegani, więc tutaj warto nas odwiedzić, chociażby z samego faktu, że jakby gwarantujemy tą chwilę relaksu. Po ogłoszeniu, że w ogrodzie zoologicznym zorganizowany zostanie Park Świateł, pojawiły się głosy krytyki, ponieważ wiele osób obawiało się, że to wydarzenie negatywnie wpłynie na mieszkające tu zwierzęta. W tym okresie takim jesienno-zimowym ta oferta ogrodu zoologicznego, jeżeli chodzi o zwierzęta, jest ograniczona z tego względu, że ciepłolubne zwierzęta są w pawilonach. Dlatego trasa też była tak wyznaczona, żeby jak najmniej ingerować wśród pawilonów. I myślę, jestem przekonany o tym, że zwierzętom to nie przeszkadza. Świąteczny ogród świateł będzie czynny do 15 stycznia 2023 roku prawie codziennie.